Internet opowiedział o nim w 1954 roku. Telefony komórkowe, wyszukiwarki opisał je w 1955 w swojej powieści Obłok Magellana. Nie, to nie Philip K. Dick czy Isaac Asimov, ale Stanisław Lem, autor polskiej fantastyki mniej znany, ale tak samo wizjonerski. Witajcie w Warszawie, w centrum Kopernika, świątyni technologii i robotyki, a zarazem popowym miejscu zabawy, które z pewnością spodobałoby się Stanisławowi Lemowi. Dla mnie to miejsce jest trochę pewnego rodzaju takim hołdem dla tego typu myślenia. Myślenia, jakie reprezentował Lem, czyli myślenia bardzo otwartego, myślenie bez granic. Oto Michał Milczarek. Nie jest profesorem literatury, ani też naukowcem. Michał bardziej interesuje się muzyką eksperymentalną. Swoją przygodę z Lemem rozpoczyna w 2021 roku projektem Future On, dźwiękową adaptacją Cyberiady, najważniejszego dzieła pisarza opublikowanego w 1965 roku. Cyberiada opowiada o epicko-surrealistycznych przygodach dwóch asów kosmicznego majsterkowania, Trurla i Klapałciusza. Podróżują oni z planety na planetę i konkurują pomysłowością, budując najbardziej nieprawdopodobne maszyny. Roboty narzeczone, roboty ptaki, a nawet roboty, które buntują się przeciwko swoim projektantom. W czasach, gdy sztuczna inteligencja wydaje się nie mieć granic, wyobraźnia Lema konfrontuje nas z naszą teraźniejszością. Ale gdzie Lem znajdował swoje inspiracje? Zafascynowany nauką od czasów studiów medycznych, wielki czytelnik Einsteina i miłośnik robotyki, Lem rozpoczął karierę literacką od wyobrażania futurystycznych światów pełnych absurdu i onirycznego humoru. Kiedy czytam Lema, mam wrażenie, że ilustracje do jego książek mógł namalować René Magritte albo Salvador Dali. Nie będąc Magrittem ani Dalim, Lem lubił też rysować swoje wynalazki, aby zilustrować to, co pisał. Album Future On czerpie bezpośrednio z tego surrealistycznego nurtu. Ale zanim wywarł wpływ na muzyków, Lem zainspirował także filmowców. W 1961 roku jego powieść Solaris przyniosła mu światową sławę i wiele ekranizacji. Począwszy od kultowego filmu Andrzeja Tarkowskiego z 1972 roku. Solaris to odległa planeta pokryta inteligentnym oceanem, który tworzy iluzje, sny i koszmary w umysłach ludzi, którzy próbują go badać. Trochę jak krytyka niebezpieczeństw naszej wirtualnej rzeczywistości. Mam wrażenie, że literatura ta, to znaczy science fiction, może nam dostarczyć pewnych innych walorów, mianowicie w zakresie intelektualnym, racjonalnym przede wszystkim, mianowicie jako twórczyni pewnych nowych pojęć, pewnych nowych wyobrażeń, pewnych nowych koncepcji, które umożliwiają, jakby to powiedzieć, no, uelastycznienie myśli ludzkiej, która musi się parać z wciąż nowymi problemami w nieustannie zmieniającym się świecie. Przetłumaczone na 40 języków i sprzedane w prawie 30 milionach egzemplarzy, dystopijne freski Lema przenikają popkulturę. Will Wright, projektant gier wideo, pod wpływem Cyberiady wyobraził sobie grę SimCity, której celem jest stworzenie i zachowanie miniaturowego świata. W 2023 roku powieść Lema pod tytułem Niezwyciężony, opublikowana w 1964, jest przedmiotem adaptacji XXL jako gra wideo. Aha. They made their way through with a beam of antimatter. Lem to dla mnie nie jest tylko ten science fiction rozumiany, rozumiany przez pryzmat Gwiezdnych Wojen, Galaktyki. To jest także coś więcej. A masz swój ulubiony cytat? Mam, tak. Opowiadanie kończy się w taki oto sposób. Na oczach poczerniałych ze wstydu i wściekłości królów oba wojska chrząknęły, wzięły się pod ręce i poszły na spacer, zrywając kwiaty pod ciągnącymi chmurami na polu niedoszłej bitwy.
Czy ten optymistyczny końcowy piruet, odzwierciedlający nadzieję Lema na pokój, należy do naszej przyszłości? W świecie coraz bardziej zantagonizowanym nic nie jest mniej pewne.